Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zabiorę Was w krótką podróż, aby pokazać Wam, w jaki sposób czasem udaje mi się zdobyć narzędzia, które później używam u siebie w warsztacie. W tym celu jadę wraz z rodzinką do odległego o 20 km miasteczka, a dokładniej do Pruszcza Gdańskiego. I powiem Wam, że rzadko wracam stamtąd z pustymi rękami. Z reguły kupuję tam narzędzia, których na próżno szukać na marketowych półkach. Jest dziś niedziela, godzina 8 rano. Idealna pora, żeby zabrać rodzinę na spacer. Familia już się wygrzebuje z auta i ruszamy na zakupy. Za tą bramą znajduje się największe w Polsce północnej targowisko, zwane giełdą samochodową w Pruszczu Gdańskim. Od kilku lat próżno szukać tutaj aut na sprzedaż, ale nazwa pozostała. Na kilkuhektarowym targowisku można dosłownie kupić wszystko. Od nowych mebli sprzedawanych bezpośrednio od małych producentów, po odzież, ozdoby, kwiaty, słodycze i wyroby własne, części samochodowe i co najważniejsze dla mnie, narzędzia, zarówno te stare, jak i nowe. Zapraszam na krótki spacer. Thank you.
Wróciliśmy już ze spaceru. Tym razem udało mi się zdobyć kilka rzeczy. Mówię zdobyć, a nie kupić, z tego względu, że wydane pieniążki na to są, słuchajcie, naprawdę bardzo małe. Tu już nie chodzi o kwotę, za którą kupujemy takie rzeczy, tylko po prostu sam fakt wyprawy po to, szukania, przebierania w kartonach z różnymi starociami, wygrzebywanie, wyszukiwanie tego, co nas interesuje. To jest zdobywanie, to nie jest kupywanie. Naprawdę za kilka złotych w takich miejscach naprawdę można bardzo fajne narzędzia, nie eksponaty do powieszenia na półce jako ozdoba, tylko narzędzia do pracy, bez żadnego problemu można kupić. Mi się tym razem udało kupić spustnik Dresdenka. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Nie ma jakichś większych uszkodzeń. Stopa jest gładka, płaska. Nóż jest ostry. Nie ma żadnych śladów po kornikach. Na pewno go delikatnie odświeżę i na pewno będzie pracował. Także jest to na pewno narzędzie do pracy, nie jako ozdoba na ścianę. Podobnie było, jeżeli oglądaliście film o odnawianiu tego starego struga. Ten strug ma około 100 lat. Kupiłem go dosłownie za 5 zł na... A już nie pamiętam, czy właśnie na tym targowisku, co widzieliście przed chwilą, czy na innym, ale kosztował 5 zł. W tej chwili jest odświeżony, odnowiony i jest to narzędzie do pracy. To jest, słuchajcie, coś naprawdę niesamowitego. Zdobyć stare narzędzie, doprowadzić je do stanu używalności i nim pracować. Naprawdę nie trzeba wydawać setek, dziesiątek złotych w sklepach na nowe rzeczy. Jest tu kilka rzeczy, które dostałem od Was. Kiedyś w jakimś filmie prosiłem, że jeżeli macie jakieś rzeczy niepotrzebne, których nie używacie, które Wam przeszkadzają, nie wiecie co z nimi zrobić, a szkoda wyrzucić. Dostałem kilka rzeczy od Was. Kilka rzeczy jest tutaj też zakupionych na aukcji internetowej. Także słuchajcie, no nie tylko w sklepach się kupuje rzeczy, narzędzia. Dla porównania, słuchajcie, mam tutaj grzbietnicę. Jest to angielska grzbietnica z 1880 roku. Ma 137 lat. Kosztowała, słuchajcie, 30 zł, 31 dokładnie. Wylicytował ją mój kolega Paweł. Pozdrawiamy Pawła. To znaczy, ja ją też licytowałem. Taka jest, prawda, historia tej piły, że licytowaliśmy ją oboje. Nawet o tym nie wiedzieliśmy, że oboje ją licytujemy. Okazało się, że kolega był lepszy, wygrał ją. Ale gdy dowiedział się, że zależy mi na niej, że ją też licytowałem, po prostu mi ją odstąpił. A że piła była do odbioru w moim mieście, pojechałem, odebrałem ją osobiście. Dzięki, Paweł, że odstąpiłeś od tej piły. Jestem naprawdę z niej bardzo zadowolony. I dlaczego mówię dla porównania? Piła ma, słuchajcie, 138 lat. Obok mam nową piłę firmy Kirschen, też grzbietnicę. I słuchajcie, to stare narzędzie, 138-letnie, lepiej tnie niż ta nowa piła. Jest ostra i praktycznie od razu po zakupie, no, gotowa do pracy. Nie trzeba było jej ani ostrzyć, ani nic, także lekka tylko konserwacja ją czeka i na pewno będzie służyła do pracy, nie tylko jako ozdoba. A ta nowa, no cóż, ta będzie jako ozdoba, będzie leżała w szufladzie. Skoro tamta lepiej tnie. I słuchajcie, na takich bazarach, targowiskach naprawdę można bardzo fajne narzędzia kupić. I to dosłownie za parę złotych. Plus jest taki, że w porównaniu z aukcjami internetowymi, że na aukcji widzimy tylko zdjęcie. I tak naprawdę nic więcej nie wiemy. Przeważnie jest tak, że jeżeli ma jakieś tam stare narzędzie, jakieś ukryte wady, sprzedający z reguły o tym nie informuje. A idąc na taki bazar, na takie targowisko, rynek, każde narzędzie można wziąć do ręki, każde narzędzie można sprawdzić, można pooglądać. Plus jest też taki, że sprzedający stare narzędzia często są skłonni do upustów. Także bez żadnego problemu można wytargować naprawdę dobrą cenę. Spustnik miał kosztować 35 zł, został kupiony za 25.
Także to jest ten właśnie plus targowiska nad aukcjami internetowymi, że widzimy, co kupujemy, możemy to dotknąć, możemy się jeszcze potargować, ale też słuchajcie, na targowiskach nie tylko stare rzeczy można kupić. Można kupić też nowe rzeczy, czasami taniej niż w sklepie. Bez żadnego problemu, słuchajcie, 10 tarcz do cięcia metalu za 5 zł. No to w żadnym markecie nie jestem w stanie tego kupić za te pieniążki. Palnik gazowy, słuchajcie, jest też nowy, był kupiony też na targowisku razem z całym arsenałem gazu. Także można kupić stare, nowe narzędzia. Jedyne, czego odradzam kupywać na takich miejscach, w takich miejscach jak właśnie bazar, to są elektronarzędzia. Biorąc pod uwagę, że jeżeli kupię stare narzędzie, jakąś starą piłę, ja się z tym liczę, że jest to narzędzie stare. Nie oczekuję po tym żadnej gwarancji ani nic i no, z reguły kupuję to za grosze, tak? Także nawet jeżeli ona, nie wiem, popsuje mi się, połamie, pęknie, to te 5 zł, za które była kupiona, naprawdę nie jest szkoda. Ale kupując nowe elektronarzędzia, pamiętajmy o tym, że sprzedawcy rzadko wystawiają rachunek na to, co kupujemy, to jest raz. Nawet jeżeli wystawią nam ten rachunek, to później możemy mieć problemy z gwarancją. Bo się okazuje, że nagle po miesiącu nam się popsuje, jedziemy na to samo targowisko, się okazuje, że tego handlarza już nie ma. Miejsce jest puste albo sprzedaje tam ktoś inny. I oczywiście nikt nic nie wie, tak? Nie mając właśnie paragonu. Także narzędzi, elektronarzędzi odradzam kupywać w takich miejscach. Ale jeżeli chodzi o stare narzędzia, o jakieś ręczne narzędzia, jak najbardziej, słuchajcie. Na takich targowiskach naprawdę można znaleźć wszystko. Ja akurat upatrzyłem sobie narzędzia stolarskie i takich wyszukuję, ale są z każdej branży. Są narzędzia naprawdę i kowalskie, i nie wiem, i spawalnicze, i kuśnierskie jakieś. No, mydło i powidło, jak ja to mówię. Mam tu jeszcze jedną fajną rzecz, którą dostałem od jednego właśnie z widzów. Nie jest to narzędzie, słuchajcie, stolarskie, ale jest to stara kosa. Jest z 85 roku. Żeby było śmiesznie, słuchajcie, jako ciekawostka, powiem Wam, że jest sygnowana znakiem FSM, czyli fabryka samochodów małolitrażowych. Coś mi się wydaje, że jak przestali robić syrenki, to chyba nadmiar jakichś stalowych butników im został i po prostu zaczęli przerabiać to na kosy. To taka ciekawostka, słuchajcie, dla Was, ale jest to naprawdę fajna zdobycz. Mało jest takich kos właśnie sygnowanych. No a jeszcze, jakby nie patrzeć, rodzima polska firma FSM. Jak widzicie, już troszkę tych starych narzędzi mi się uzbierało. Kiedyś w jakimś filmie mówiłem Wam, że tutaj na tej ścianie zrobię wieszaki i tutaj właśnie będą takie stare narzędzia ręczne, które nie tylko będą z domu, ale też będą do używania. Prędzej nie wieszałem tych narzędzi z tego względu, że nie wiedziałem po prostu za bardzo, jak je rozmieścić. Stwierdziłem, że poczekam, aż uzbiera ich się jakaś większa ilość. Wtedy sobie je porozmieszczam, popatrzę, które narzędzie gdzie będzie pasowało, które gdzie będzie wisiało, tak żeby też było to pod ręką, które będę częściej używał, będą gdzieś bliżej wisiały. I myślę, że już jest powoli tych narzędzi tyle. Ja je gromadziłem do tej pory gdzieś tam w szafkach, w szufladach, bo mówię, no nie chciałem wieszać. Co z tego, że ja powieszę taką piłę gdzieś tam na ścianie, jak za chwilę przyjdą mi dwa nowe narzędzia i się okazuje, że muszę zmieniać aranżację, muszę tą piłę gdzieś przesuwać. Jeszcze troszkę pozbieram tych narzędzi. Jeżeli już będzie ich tyle, że śmiało będę mógł na te dwie ściany tutaj je powiesić, to już naprawdę, słuchajcie, wkrótce. Już naprawdę niedługo. Jeszcze kilka narzędzi dokupię, kilka mam jeszcze na oku. I po prostu będę wieszał. Będę używał starych narzędzi. Może Was to dziwi, ale słuchajcie, ja się naprawdę cieszę z każdej takiej zdobyczy, jak małe dziecko na gwiazdkę, kiedy dostanie prezent od Świętego Mikołaja. Także wiecie już, że nie tylko sklepy, nie tylko nowe narzędzia można kupywać i używać. Dużo właśnie majsterkowiczów ma problem taki, że narzędzia niestety kosztują i nie każdemu one
zarabiają na siebie. Także jest to też jakaś inwestycja. I czasami po prostu nie warto pakować grubszych pieniędzy w jakieś droższe narzędzia prosto ze sklepu. Można ratować się właśnie kupując jakieś używane w dobrym stanie. Zwracajcie uwagę, żeby to były jakieś markowe produkty, które po prostu się nie rozsypią, chociaż jeżeli to się nie rozsypało przez kilkadziesiąt lat, także na pewno jeszcze kilka lat ładnych nam posłużą. Nie tylko nowe narzędzia, nie tylko sklepy, nie tylko aukcje internetowe. Narzędzia można kupić, słuchajcie, dosłownie tu za rogiem na najbliższym targowisku. I to fajne narzędzia. Mam nadzieję, że ten film był troszkę inny i że też Wam się podobał. Obiecuję, że w następnym filmie już będzie jakaś realizacja, coś przydatnego. Nie tylko chodzenie ze mną po spacerkach i słuchanie tego, co mam Wam do powiedzenia. Także zapraszam Was już wkrótce na kolejny film. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.